Moi drodzy, szybka piłka, ponieważ jest godzina 17:19, ja jestem w tym momencie nastawiony na porządne świętowanie nowego roku, ponieważ mamy nowe sytuacje, nowe możliwości. Ale, ale, jak w każdym nowym roku, wypada sobie troszeczkę poprzedni przemyśleć i dlatego właśnie powstał SureTube Rewind. O ile pamiętacie dobrze, ten rok był dosyć ciekawym rokiem, znacznie troszeczkę bardziej spokojniejszym z pewnej perspektywy, z punktu widzenia naszego, niestety nie z punktu widzenia Ukraińców. Ale, well, what the hell, nie przedłużając, jedziemy z wydarzeniami, które zaczęły się od początku roku. Otwieramy wielką inbą, ponieważ tak się składa, że rząd nam panujący wpadł na bardzo inteligentny pomysł ku poklaskowi wielkiej prawicy, wielkich Polaków, patriotów czyli utrudnienie rozwodów. O ile dobrze pamiętacie, rozwody miały być o wiele trudniejsze. Rozwody miały doprowadzić do tego, że małżeństwo byłoby prowadzone przez pewien szereg zajęć mediacji. Ogólnie rzecz ujmując, wystąpiłaby każda możliwa kłoda, którą dałoby się rzucić takim gościom, którzy chcieliby się rozwieść pod nogi, i na całe szczęście, jeśli dobrze ją kojarzę, to upadło. Ale, ale, moi drodzy, to nie jest tak, że to jest koniec inby, ponieważ mieliśmy bardzo, bardzo piękną, srogą inbę, ponieważ Marcinek się wygadał. My już wiemy potem, że w Realu 24, Wy już wiecie, co nawet nie telewizja i nie kanał na YouTubie przestał działać i został zakwalifikowany przez służby wewnętrzne Polski jako propaganda rosyjska. A przynajmniej oh, przepraszam, żeby tutaj Marcinek się nie czepił, ośrodek, w którym jest powtarzana propaganda, uznawana za propagandę nurtu rosyjskiego. Jednak w owym momencie to nie miało większego znaczenia. Bardziej podnoszona była kwestia tego, że Marcinek wygadał się. Ban by nie do końca działa. Chodziło oczywiście o wyświetlenia, chodziło oczywiście o różne wszelkie zaangażowanie. Widzowie tak średnio podchodzili, woleli zostać na tym YouTubku. Goście, którzy byli tak bardzo hardkorowo zabetonowani, też nawet woleli na nim być. Sam Marcinek w tych y, para wywiadach zaczął śledzić czat youtube'owy bardziej niż właśnie ten banbajowy. Choć nie przeczę, były próby pokazania jak to ich wiele, jak to jest ich wspaniała ilość, moi przyjaciele, tylko nie zgadniecie, okazywało się, jak się przejrzeliśmy, że tak nie do końca. Marcinek w pewnym momencie powiedział, że serwery Banbaja wzięły i se zbombajowały. Nie pamiętam dokładnie ile było tamtych gości, ale po przyjrzeniu się wyszło, że te serwery to są tak bardziej z ziemniaka białoruskiego niż z jakiegoś tam poważnego kraju. A ich zrzucenie to wcale nie jest jakieś tam trudne zadanie. Kolejny temat ze stycznia warty uwagi to afera w Konfederacji, bo by indziej. To jest właściwie pierwszy moment, w którym na kanale troszeczkę głośniej się zrobiło o Martusi, ponieważ Marta Markowska zaczęła tworzyć jakiś content na Twitterze i nie uszło to uwadze naczelnym stulejarzom Konfederacji, czyli Kucom i Nacjokucom. Ci eksperci za dychę zauważyli, że Martusia mówi, iż jest pro-LGBT. Dla ludzi, którzy nie mają zielonego pojęcia, dlaczego to mógłby być problem, to pragnę przypomnieć, że mówimy o Konfederacji. Była Inba, Martusia, z tego co dobrze kojarzą, została wywalona ze struktur partii Korwin w Gdańsku przez jakiegoś typa, który się wielce puszył, jaki to jest zarombisty, i będzie polował na innych pro-czteroliterowych ludzi. Ktoś mógłby napisać, ale lepsze o co ci chodzi, dlaczego się czepiasz? To jest pierwszy moment, w którym oficjalnie widzimy, że partia Korwin i Konfederacja reagują na poglądy innych ludzi, które są bardziej liberalne niż reszta partii. To jest takie piękne preludium do tego, jaką czystkę będzie miał w niedalekiej przyszłości z punktu widzenia stycznia 2022 kulesza. Bo przypominam oczywiście wszystko odbywało się za milczącą zgodą władz partii ba nawet właśnie lokalsi usuwali te osoby które miały pozytywne podejście do tych a nie innych ludzi, tak to powiedzmy. Kolejna rzecz, o ile dobrze pamiętacie, Konfederacja miała usunięty profil na Facebooku i o ile dobrze pamiętacie, już mija okrągły rok, odkąd zapowiadali, że pozwą Facebooka, że teraz to facebookele się nie pozbiera. Cia, yy, powiedzmy, że im nie wyszło. Choć mogę się z wami założyć, że jeśli kiedykolwiek, w jakimkolwiek etapie czasowym, Facebook zbankrutuje, to kuce będą kwikać, że to właśnie dzięki nim! Na tle tych wydarzeń Trzymcią nagrał filmik, który jak zwykle był podszyty udawanym centryzmem na siłę, a właściwie symetryzmem, który się skończył no w sumie tym samym co zwykle, czyli źli ludzie, złe korporacje szkalują biedną konfederację, i Szymcio w tym filmiku całkowicie zapomniał wspomnieć, dlaczego dokładnie Konfederacja została wywalona. Za złamanie regulaminu wewnętrznego prywatnej firmy, która stworzyła prywatny portal, a tymczasem goście, którzy mają usta pełne frazesów o wolnym rynku i paróweczkach, go olały. Myślelibyście, że styczeń, nie no, no to już jest koniec, tu już nie ma co się wydarzyć, nie moi drodzy. Końcówka stycznia ej, Torek odlatuje. To był okres, w którym Wy już wiecie jaki rósł, to już właściwie się znudził, nie był za bardzo tematem chodliwym, A Wy już wiecie jaki konflikt na Ukrainie też za bardzo nie istniał, bo mamy dopiero styczeń, ale, ale moi drodzy, była promocja serialu o nazwie Blackout. Blackout, czyli masowy brak prądu. Wcześniej powstała książka na ten temat, to były rozważania właśnie co by było, gdyby w Europie prądu nie było. I z jakiegoś dziwnego powodu prawdopodobnie nudy szury wielce się na ten temat napaliły, w tym A Torek. Ten oto delikwent zaczął naraz przewidywać, otwierając trzecie oko w dupie z Jackowskim, że tak będzie, że prądu nie będzie. I szukał jakiegokolwiek potwierdzenia swojej teorii. Zresztą tak samo jak widzowie atora, którzy wbijali do mnie na kanał, zaczęli wypisywać, że lepszy co ty za głupoty gadasz, tego prądu to na pewno przez całą zimę nie będzie, już w końcu, już zaraz, już za chwileczkę nie będzie. Nie zgadniecie, prąd był. Tak czy owak, Atorek zrobił aferę, a zaraz potem szybko screena usunął, ponieważ wysłał mu się alert RCB, że w danym obszarze prądu może nie być. Nie za bardzo pamiętam, czy to były kwestie prac serwisowych, czy zapowiedziana jakaś wichura mocniejsza, ale w każdym razie nasz gość się ośmieszył. Posta szybko usunął, ale ktoś zrobił screena, a poszczegóły zapraszam na materiał 17 stycznia. Ale to nie wszystko, jak mówią w telezakupach, ponieważ moi drodzy mamy szymka i szymek nie wytrzymał, bo wiecie, tak się składa, że na szymka nagrywała masa ludzi. Tak, na szymka. Przynajmniej według niego. My wiemy, że Szymcio wrzuca różne kasztanizmy, gada czasem pierdoły, ba, upraszcza wiele rzeczy i tak naprawdę to nie on, tylko goście, których zatrudnia, a potem on to czyta i twierdzi, że to wcale nie są jego słowa, a zatem nie musi ponosić odpowiedzialności za to. I tak pragnę, żebyście to pamiętali, ponieważ za parę miesięcy, w stosunku do stycznia 2022, będziemy mieli inbę dotyczącą gotika i zerżnięcia materiału słowo w słowo. Ale to jeszcze nie ten materiał. Tutaj Szymek w styczniu zaczął jojczeć, że on jest szkalowany, on jest niszczony. On jest miażdżony! On jest dojechany przez grupę ludzi, którzy nagrywają na niego i nie chcą debatować z wielkim Szymonem. Wobec tego wiecie co? On też nie będzie z nimi debatował. Aha. Okej, okay, powiedzmy sobie szczerze, dla ludzi, którzy jeszcze nie strzaili. Szymek nagrał materiał czepiający się jednego człowieka warchoła o rzeczy, których nie powiedział i przedstawiając to tak, że jest jakaś grupa ludzi, która go hejtuje, wprowadzając jakąś dziwną porąbaną narrację, że jeśli ci goście go krytykują, to znaczy, że nie mają nic ciekawego do powiedzenia. Wiecie, to jest bardzo ciekawe, ponieważ tak się składa, że nazwa kanału Szymka to jest, o ile dobrze pamiętam, wojna idei? Czyli, że idee się ze sobą zderzają, jest jakaś dyskusja, wymiana poglądów, coś takiego, nie? Ale wygląda na to, że jednak nie. Według Szymcia to jest tylko i wyłącznie albo opcja taka, że debatujesz z nim, czyli innymi słowy, tak naprawdę przychodzisz. On cię traktuje jak małpę wzo, czyli pokazuje swojej widowni na zasadzie, patrzcie, <laughs> ale to jest gupek, gupi gupek, my się nim nie przejmujemy. Albo jeśli chcesz z zachowaniem swojej widowni pokazać, że to jest gość, ten gość gada bzdury tutaj, 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 stop klatka, stop klatka, stop klatka. No to tutaj to już dyskusji nie ma. Tutaj to już jest ten zły hejt. I takie wojny idei, takie dyskusje, no to dla Szymka są już B. Widzicie, to jest ciekawe, ponieważ parę dni później Szymcio nagrywa, że jeśli jest jakikolwiek problem ekonomiczny, to uwaga, uwaga, winna jest temu kultura. I wiecie, to jest bardzo ciekawie absurdalny temat. Moglibyśmy dyskutować tylko, że. O ile dobrze pamiętacie, Szymek mówi, że gdybyśmy robili timestamp, 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 jak zrobiliśmy w przypadku tego materiału, to go hejtujemy. Ale uwaga, uwaga, tak samo jak w przypadku tego tekstu gotika, gdzie gość odwalił kaszany, i sobie potem o tym powiemy. On się broni tak, że te rzeczy, które on nagrywa na wojnie idei, to są rzeczy napisane przez innych, a wobec tego nie możesz się do tego odnosić. Wiecie, jaką to zarąbistą daje tarczę? Bo w tym momencie możesz wygłosić jako Szymon największą możliwą bzdurę i inni ludzie, z punktu widzenia Szymona, tego co wygłosił w tamtym materiale,. Nie mają prawa Cię skrytykować, bo to nie są Twoje słowa. Wygłosiłeś je z własnej, nieprzymuszonej woli, sygnując to swoim nazwiskiem, a w tym przypadku nikiem, swoim własnym głosem, ale z jakiejś pseudologiki Szymonkizmu nie, nie możesz, bo to nie jego. Jego, ale nie jego. Wiecie, to jest takie strzelanie do tarczy z zawintla. I nie ukrywam, że z roku na rok jak widzę właśnie jak Szymon się rozwija, w którą stronę idzie, jak mu ego wywala w kosmos, zaczyna mnie to powoli coraz bardziej wkurwiać. Zresztą kolejny event jeszcze styczniowy mamy Niewiemisia, ponieważ Niewiemis zaczął jechać po ludziach i zaczął właśnie najeżdżać, jak to ci źli, te złe nieroby, siedzą całe dnie, nic nie robią. A ja poruszyłem to z innej beczki. Zacząłem się zastanawiać, z jakiej paki oni siedzą i nic nie robią, ponieważ nawet jeśli macie zasiłek bezrobotnych, tak? To zasiłek bezrobotny jest o ile dobrze kojarzę do 6 miesięcy, przy czym wcześniej musisz mieć wypracowany rok. I oni muszą cię zwolnić. A nie ty musisz odejść. W styczeń zamykamy Tomciem Wróblewskim, czyli ostatnim materiałem moim, który poświęciłem na temat denializmu ekologicznego. Tam Tomcio właśnie robi ten słynny chłopsko rozumizm. stara się sugerować, że ekologia to nie jest wolny rynek i paróweczki. Jeśli chcecie, to zapraszam sobie obejrzeć ten materiał. Jeśli byście chcieli więcej, właśnie takich materiałów e, antyszurskich, ekologicznych, to bardzo chętnie dajcie znać w komentarzach. W styczniu jeszcze mamy na, na takiej dosłownie, dosłownie końcówce, bo 30 stycznia Ejtora, ponieważ zauważyłem, że zaczął tracić widzów, właśnie był ten gigantyczny spadek no bo ludziom zbrzydło, moi drodzy, ile razy można słuchać o tym, że będzie blackout, nie będzie prądu, że przepowiednia Jackowski otworzył trzecie oko w dupie cały czas to samo. W tym samym momencie zauważyłem, że jest świat bez VAT, a ceny rosną, czyli innymi słowy, rząd zniósł VAT dla niektóre rzeczy, ale przedsiębiorcy i tak podnieśli ceny. Dlaczego? Żeby sobie odbić na przyszłość, rozumiecie. Luty otwarliśmy taką pewną kwestią, którą wytłumaczyłem na przykładzie Edisona, czyli gościa, który był takim właśnie XIX-wiecznym Elonem Maskiem, którego przedstawiano jako takiego wspaniałego, inteligentnego, idealnego wręcz kapitalistę, który tak naprawdę większość patentów podpierdzielił, ale to wszystko było przecież zgodnie z zasadami wolnego rynku wobec tego został wielkim bohaterem do dziś jest uważany za wielkiego wynalazcę chociaż wynaleźć to on może wynalazł spinacz jak spadł mu z biurka i coś mam wrażenie że podobny los spotka elona maska chyba że odwali jeszcze jakiś większy szajs w lutym także mieliśmy wydarzenie w postaci *ordo juris*, ponieważ tak się złożyło, że w *ordo juris* y, ktoś tam miał mieć ponoć aborcję, ktoś tam mieć miał ponoć rozwody, takie plotki trzeciej wody. A to mnie szczerze ucieszyło, ponieważ moi drodzy, jeśli mamy takie jazdy w rzekomo najbardziej konserwatywnym instytucie, jaki istnieje, to znaczy, że przynajmniej według mnie oni to wszystko robią dla jajec. Oni to wszystko robią dla pieniędzy, oni to wszystko robią dla fasady, a swoje własne poglądy mają zupełnie inne. Kolejny warty wspomnienia filmik z lutego to Szymcio, ponieważ tak się składa, że Szymek nagrał o technokracji i powiedzmy, że nie za bardzo mi się to spodobało. Ani trochę. Szymcio w ogóle nie wspomniał czołowych myślicieli technokracji, olał totalnie ideę transhumanizmu, że już nie wspomnę o głównych założeniach. No ale wiecie, kogo to obchodzi, wystarczyło przekazać w świetle negatywnym: technokracja najgorsza, bo oczywiście najlepsza to jest stara typowa konserwa. W połowie lutego doszła do nas informacja, że plastuś chce robić film, ponieważ moi drodzy, plastuś wpadł sobie na pomysł. Dla tych, którzy nie wiedzą, Radosław Patlewicz to jest gość, który powiedzmy, że chciał być tak zwanym łowcą szurów, jak sam siebie określił, tylko, że troszeczkę mu nie wyszło. Film oczywiście, jak zapewne się domyślacie, miał się tyczyć idów i być, według mojej opinii, według tego, co słyszałem, skrajnie antyemicki. Oczywiście automatycznie pojawiła się zbiórka pieniędzy dla wielkich Polaków, patriotów, żeby wpłacali, żeby było zarobione, żeby hajsiwo się pojawiło. Jak hajsiwo się pojawi, to może sam film kiedyś, nie wiadomo kiedy... Ale na całe szczęście, z tego co mi wiadomo, tą zbiórkę im ucięli. Like I'm Dziękuję Ci, world. Panie Boże. Kurwa, jest w pytę. Na walentynki dostaliśmy wiadomość, otóż Justyna Socha, przynajmniej według tego co donoszą media, zawłaszczyła sobie pieniążki ze zbiórki Stop no. Czerwony hełmofon prawdopodobnie po utopieniu wszystkich pieniędzy w sprzęgło naraz dziwnym trafem okazało się, że miał łapę na wszystkich... Kontach organizacji. Moi drodzy, powiem tak: już od czasów szkoły, kiedy to skarbnik szkolny utopił wszystkie pieniądze w żelki, ogarnęliśmy, że tak się nie robi. Kolejna rzecz warta uwagi w lutym to jest korwin w Hate Parku, i tutaj właściwie mamy dwie rzeczy. Rzecz pierwsza nie, nie korwin jak zwykle gada bzdury, chociaż to też. Rzecz pierwsza to jest taka, że on po raz ostatni w tym momencie występuje jako oficjalny przywódca, prezes, król w wolnym rynku jedyny. Drugą rzeczą jest fakt, że on zarzeka się, że konfliktu zbrojnego nie będzie, rozumiecie? Pod żadnym pozorem, bo Putin nie jest głupi, Putin nie jest w ogóle jakiś porąbany. A potem mamy 24 lutego, czyli napaść na Ukrainę. Do tego wszystkiego oczywiście dodajmy fakt, że tak samo Marcinek zarzekał się, że Putin rozegrał wszystkich polityków jak dzieci, bo jest taki wielki, taki wspaniały i on nigdy w życiu żadnej Ukrainy nie zaatakuje. Tja, po tym jak przeżyliśmy te wspaniałe geopolityczne analizy, to zaczął się kwik. Oczywiście na początku zaczęła się narracja korwinistów, czyli korwiniści chcą broni, bo wiecie taki gościu z y, pistolecikiem 9 mm, to no nas spokojnie jest w stanie zatrzymać czołg, albo kolumnę, albo samego Putina w pancerzu Ironmana. Czego nie rozumiecie? Marzec to będzie taki podobny chaos. Na początku mamy wieść, która niesie, że kościół zaczyna powoli inwestować w działki. Mamy taką wieść według mediów, że ma powstać wieżowiec, i ten wieżowiec, według projektów, jedyną część sakralną, jaką będzie miał, to, uwaga, uwaga, kaplica, która będzie usytuowana albo na parterze Albo w piwnicy. Reszta to są większe, jakieś czy mniejsze biura, siłownie. Takie bzdurki. A to nam pokazuje, że powoli jest robiona pewna poduszka finansowa. I to, co ciekawe, jest robione na wzór niemiecki, ponieważ na tej samej zasadzie działa Kościół katolicki w Niemczech. Oni wiedzą, że nie mają jakichś szalonych przychodów. Wiedzą, że nie mają jakiejś gigantycznej liczby wiernych, wobec tego inwestują. I w tym momencie Kościół katolicki, a właściwie jego przedstawiciele, mają jakieś tam udziały w firmach, mają jakieś tam udziały w nieruchomościach, głównie właśnie ładują kasę w tam. W tym miesiącu także mieliśmy zwiększoną aktywność ruskich OnUc, co jest oczywiście wiadome, ponieważ trzeba było narzucić jakąś narrację. Narracja początkowa była taka, że to będzie bardzo szybko załatwione, raz, dwa, trzy, gotowe jak te frytki, że ci Ukraińcy są szczęśliwi, mogąc wrócić do starego, dobrego Związku Radzieckiego. To jest też moment, w którym zwróciłem uwagę, że powoli na zachodzie ten słynny Old Trade, którego w dwa w 2015, 16, 17, 18 czy nawet 20 roku bał się cały demokratyczny, no można powiedzieć, że nawet mainstream, to sobie tak trochę wziął i głupi ryj rozwalił. Mieliśmy też akrobację Witczaka chłopina naprawdę się męczył, ponieważ ja mam wrażenie, że on miał taki dualizm. Z jednej strony mówił, że ten wy już wiecie jaki rusz jest taki straszny, tak wszyscy masowo umierają 200 miliardów gorylionów nadprogramowych zgonów, a z drugiej strony, że nie, że nie istnieje coś takiego, że jak już istnieje, to jest słabe, a właściwie to o co wy się czepiacie. Marzec też, moi drodzy, jest ważny z dwóch kwestii. Przede wszystkim, Marcinek, no narracja rosyjska, czyli cały czas jechanie na tym, że wy wiecie, ci Ukraińcy to mają takie auta, takie auta, ale to jest, to jest mniejszy margines. Co jest ważniejsze, to moi drodzy, tak zwana niekonferencja konfederacji. Ponieważ konfederaci zgłosili sobie konferencję w Sejmie, zrobili sobie coś takiego nagle teoretycznie powinni to zgłosić o wiele wcześniej powiadomić wszystkich możliwych gości ale tak się składa że w sejmie dla tych którzy nie wiedzą jest pewna ekipa dziennikarzy którzy mają cykliczny dyżur i tam sobie konfederaci wyszli oni zaczęli mówić że no z jednej strony oni popierają że biedni ukraińcy i w ogóle ale oni nie chcą dla nich żadnych przywilejów wiecie co się stało Dziennikarze, czyli gości, którzy tam siedzieli, stwierdzili, że to co oni plotą, te wszystkie bzdury są na tyle nieciekawe, na tyle szkodliwe i na tyle hamskie, że w ogóle ich nie nagrywali, rozumiecie? I konfederaci oto mieli incydent fekalny, że jak mogli wolni dziennikarze prywatnych firm nie nagrywać ich? Jak zapewne się domyślacie, tak zostali wyśmiani. Dalej mieliśmy też różne ciekawe, podobne fikołki, czyli m.in. korwinista, który ponoć miał planować, Wy już wiecie co, na Bidena. Przynajmniej według niego rzucał sobie od takie śmieszki, ale rzucał sobie śmieszki i odwiedziły go służby. No niestety, jeśli chodzi o służby, to nie ma czegoś takiego, że o ja tylko żartowałem, o ja sobie tak tylko pisałem. Sorry, musisz niestety, chłopaku, ponieść odpowiedzialność karną. Kolejna rzecz to bardzo smutna, ponieważ wy już wiecie co wydarzyło się w Buczy, ale oczywiście mieliśmy komentarz do tego Korwina i innych korwinistów, którzy naginali rzeczywistość jak się dało. Dla nich to było na początku udawane. Potem to były jakieś tam jajca, potem tu był problem o treści, że bo wiecie, bo, bo po prostu y, któreś ciało, że komu się poruszyło, czyli de facto wszystkie się ruszały, czyli de facto to byli aktorzy, czyli to wszystko było wiecie, takie narracje wciskali. Obrzydliwe, hamskie, bezsensowne, to wszystko niestety musiałem omawiać, to wszystko niestety się działo. Ale moi drodzy, w porównaniu do tego, co się działo w kwietniu na sam koniec w rosyjskiej telewizji, ho-ho-ho, ponieważ okazało się, że rosyjska telewizja, jakby ktoś nie skapnął się, to jest y, szuria na sterydach. A to jest szuria na sterydach, ponieważ oni przez lata, przynajmniej według mojej opinii, testowali te swoje szuryzmy na zachodzie. Tam mieliśmy dyskusje na temat wszelkich możliwych spisków, mitycznych łonych, elit, te wszystkie gadania o złych lewakach, którzy chcą zniszczyć Europę, Amerykę, czy jakieś tam różne inne chuje moje dzikie węże. Ludzie to kupowali. I dokładnie tak samo kupują teraz to Rosjanie słuchając tych wszystkich bzdur, które, według mojej opinii, są robione jeszcze bardziej hamsko, ponieważ tam na zachodzie, bądź co bądź, nagrywali to goście, którzy rzeczywiście mieli gębę pełną frazesów: wielkich Polaków, Patriotów, wielkich Amerykanów, Patriotów, wielkich Francuzów, Patriotów, Niemców, stawcie sobie jakikolwiek kraj na zachodzie. Ale ci goście robili to rzeczywiście w chałupniczych, przynajmniej sugerowali, że to są chałupnicze warunkach. Nagrywali to w jakichś tam piwnicach, nagrywali to w jakichś tam para studiach, gdzieś w internecie. Oczywiście szumnie to nazywali telewizją internetową, ale widać było, że to jest amatorka. Tymczasem mamy tutaj rzekomo profesjonalną telewizję, rzekomo poważnego kraju, a tam wychodzą takie dokładnie bzdury, jakie na zachodzie widzieliśmy w jakichś tam, wy już wiecie co nie, telewizjach, kanałach na YouTube. Sorry moi drodzy, ale to są jaja. W maju dotarły do nas piękne wieści, ponieważ okazało się, że w Realu 24 zainteresowała się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Oj jaka szkoda! W tym samym miesiącu Aitor odwalił kolejny kasztanizm, czyli aferę burgerową, ponieważ stwierdził, że, uwaga, uwaga, burger Bandera, czyli Bandera, czyli w sensie meksykańska flaga, to jest burger na cześć Stepana Bandery. No, tylko Aitor mógł to wymyśleć. Ale ale co jest ciekawe, dalej nagrał film uzupełniający. że rozumiecie, że ten burger zmienił nazwę właśnie dzięki Atorowi, dzięki temu, że on nagrał materiał i dzięki temu władze bodajże Norwegii pod wpływem widza kanału Atora zmieniły nazwę McDonald'owego burgera. Czego nie rozumiecie, nie? Dalej udało mi się popełnić dwa materiały, z których jestem niezmiernie dumny, czyli dlaczego ludzie nie zawsze zgłaszają mobbing oraz relacje to nie rynek, czyli 17 i 19 maja. Jeden to była odpowiedź na y, Krzysztofa Maja i jego materiał, a drugi to był odpowiedź na y, Niewiemisia, ponieważ Niewiemis zaczął traktować relacje jako właśnie takie... Rynek, czyli ty dajesz towar i w zamian coś masz. No nie, sorry, moi drodzy, nie tak działa życie. Ale mamy płacze Sławusia, to jest kolejny materiał. To jest materiał, w którym się okazało, że Sławuś y, odwalił incydent fekalny na Twitterku. Ponieważ nie wiem, czy wiecie, Sławuś chciał sobie gdzieś polecieć. I okazało się rozumiecie, że go orżnęli na biletach. Rzekomo orżnęli, przy czym tak naprawdę to wszystko było napisane w regulaminie, ale on wrzucił wielkie płaku-płaku na Twitterka. Został publicznie wyśmiany, wielce walczył z wiatrakami, cały czas przekonując wszystkich, że nie, 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 to jest bardzo poważny zarzut, tylko skończyło się tak, że tak naprawdę... Bo nikt go nie wziął na serio, a jeszcze więcej osób stwierdziło, że facet odwala kasztanizm i zachowuje się jak totalny dzieciuch. Przy czym, tak dla świętego spokoju, firma, bodajże Ryanair, ale nie jestem pewien, zwróciła mu hajs za bilety. Więc on stwierdził, że to jest stuprocentowa wygrana i on udowodnił swoją tezę. E, tia, widzicie jak to wygląda u kuców. E, Janusz, wcale tak nie mówiłem, Mikke to jest kolejny materiał na temat tego, że Janusz odwala kasztanizmy. Kuce zaczęły walczyć z badaniami w maju, tak samo zaczęto najeżdżać na bagiety i też były pierwsze jakieś tam przesłanki, że Konfederacja może lekciutę się rozpaść, ponieważ doktór Menzele ma przejąć stery. W czerwcu nasz Milusiński Mariusz Max Kolonko, el presidente della Polonia, postanowił pozwać wykopa. Znaczy przynajmniej rzekomo, ponieważ z tego co kojarzę to pismo było wygląda na to pisane od takce po prostu w Wordzie. Nie miało jakiejś pieczęci prawniczej czegokolwiek. Więc no tak więc tak. no. Dalej mamy dyskusję Szymka z Warszawskim o ile to można nazwać dyskusją, i moje skromne omówienie tego, jak to ma wyglądać, jak ja to widzę, i jak wyglądają błędy tych dwóch gości. Przede wszystkim, pokrótce, Szymcio się uniósł, a Warszawski recytował. I to jest właściwie tyle, jak to można podsumować. Jeśli chcecie, możecie obejrzeć, zapraszam bardzo serdecznie, Szymon i Warszawski, dyskusja, część pierwsza, druga, trzecia. No i macie też jeszcze podsumowanie na początku. Co ważniejsze z takiego punktu pracowniczego, to w czerwcu też mieliśmy pierwsze testy czterodniowego tygodnia pracy w UK. -u. Na początku parę firm, głównie jakichś takich małych, chociaż jedna taka duża. No, i oczywiście sprawdzenie, jak to w dalszej perspektywie będzie wyglądać, czy taski, że tak powiem, po korporacyjnemu będą spełniane, czy też nie, czy ludzie będą pracować i czuć się lepiej, zdrowiej, czy też nie. Oczywiście wszystko za dokładnie tę samą stawkę. Pod koniec czerwca mieliśmy, nam zależy, i moi drodzy, ten wywiad z Szymkiem. To jest moment, w którym on zasłużył sobie na miejsce, nie wiem jeszcze gdzie, ale na pewno zasłużył sobie na miejsce na Sure of the Year. Jeśli gość zaczyna nam mówić o tym, że Chiny są spoko, ponieważ wolny rynek i paróweczki, i to, że ktoś nie przestrzegał zasad i tam używał jakiegoś wadliwego mięsa i paru ludzi najwyżej umarło, no ale była kara śmierci no i teraz już wszyscy żyją? Oprócz tych co pomarli? No to sorry, ale to nie jest według mojej opinii argumentacja prowolnorynkowa. Ale za to jest to narracja stuprocentowo kucowska, a więc szuro Subito. 13 lipca mieliśmy ciekawą sytuację, ponieważ Szymon zaczął szkalować Peterson'a, tak moi drodzy, ponieważ Peterson wypowiedział się całkowicie prorosyjsko. Była już taka laurka dla Rosjan, że gorszej być nie mogło. Ale oczywiście wszystkie alt-rightowe kucki. Jak zwykle zaczęły popierać, no bo przecież Peterson, wiecie, no z tego powodu Szymcio musiał wielce się od Petersona odciąć, ale tak tylko na troszeczkę, ponieważ spokojnie on tam nam zaraz wróci. Na razie mieliśmy dramę z Karolem Fiałkowskim. Szymcia, to też jest według mojej opinii troszeczkę ważna rzecz, warta odnotowania, ponieważ na tej podstawie widzieliśmy jak Szymon reaguje na jakąkolwiek właśnie krytykę, na jakiekolwiek wyciągnięcie faktów i jak wyglądają jego miotania się. Według mojej opinii, to jest taki must have, jeśli chcecie zobaczyć jak działa Szymon. Zapraszam was do obejrzenia tych materiałów. Następnie mamy moi drodzy Martusie i wymianę z nią, jeśli chodzi o jej złote myśli na Twitterze. Jak się składa, że Martusię, nie chwaląc się, miałem przyjemność zgasić, ona w efekcie mnie zablokowała. Z jednej strony troszeczkę żałuję, z drugiej strony tak nie bardzo, ale w sumie i tak jestem w stanie obejrzeć, co ona tam za ciekawe pierdółki pociska, tylko i wyłącznie dzięki magicznemu przyciskowi WYLOGUJ i potem jej cały profil w pełnej krasie widzę. No ale nie okrywam dwa kliknięcia, troszeczkę niemiło się zachowała. Kolejna rzecz to mamy lekarkę, która walczy w sierpniu przeciwko folii, przeciwko właśnie tym wszystkim denialistom. O ile dobrze pamiętacie, był wcześniej jeszcze jeden lekarz, nazywał się Ciemienga. Doktor Ciemienga nawet parę razy wygrał w sądzie, ale dał sobie święty spokój. Dlaczego? Ponieważ ma bardziej poważne rzeczy do roboty, na przykład swoją własną rodzinę, na przykład leczenie ludzi. Powiedzmy, że to jest taka mała zmiana warty. Niemniej jednak jak najbardziej popieram, zwłaszcza, że walkę z szurami najlepiej się prowadzi, jeśli ma się jakieś wykształcenie w tej kwestii, a zatem każdy kolejny ekspert jest witany przeze mnie z wielkim entuzjazmem. Dalsze materiały poświęciłem wszelkiej maści zbysiom, pilowcom, gościom, którzy chcą być edgy bądź też symetryczni na siłę. I w sumie nie wydarzyło się przez cały sezon ogórkowy nic ciekawego aż do 30 września, ponieważ 30 września nagrałem materiał na temat plagiatu Szymka, ponieważ tak się składa, moi drodzy, że Szymek w swej bezczelności nagrał materiał o Gotiku. Ten materiał, o ile dobrze kojarzycie, o ile dobrze sobie go puścicie, jest jota w jotę w niektórych momentach, jak tłumaczenie materiału oryginalnego gościa z US of A, który sam stworzył ten materiał, stworzył recenzję właśnie Gotika, mając na celu spopularyzowanie tej wspaniałej gry. I wiecie jaka była bezczelność Szymcia? Otóż moi drodzy, ten gość stworzył materiał, ten gość stworzył tekst, ten gość stworzył wszystko. A pisarz Szymka, scriptwriter, skopiował to Jota wiotę, ponieważ były napisy w języku polskim w oryginale, bla bla bla, wiecie o co chodzi. W tym momencie, pierwsze co powinien zrobić Szymek, to przeprosić, druga rzecz, którą powinien, to usunąć materiał. Tymczasem Szymek stwierdził, że to nie jest jego wina, to jest wina tylko tego gościa i być może on poniesie konsekwencje. Rozumiecie? Nie. Ten gość, który zaakceptował to wszystko, czyli Szymek, nie gość, który sygnuje to swoim ryjcem i głosem, czyli Szymek, tylko gość, który mu coś takiego napisał, być może poniesie konsekwencje. Kolejna kwestia to jest taka, że Szymek, rozumiecie, nie usunął materiału, ponieważ stwierdził, że gość oryginalny być może będzie chciał pewną część profitów z niego uzyskać, pewną część, rozumiecie. Czy innymi słowy, wiesz, że jest coś kradzione, że podpieprzyłeś komuś, a i tak zarabiasz na tym pieniądze i w swej łaskawości cześć oddajesz twór, przepraszam. Czymek, czy ty jesteś kurwa poważny? Bo ja dalej nie jestem w stanie tego przetworzyć. Październik natomiast przywitał nas wieścią, że ator przegrał z Gimperem? I to jest akurat bardzo dobra wiadomość, a jeszcze lepsza była pod koniec października, ponieważ Mons stwierdził, że nie będzie w obecności Brauna przedstawiał swoich dokumentów. Dlaczego? Ponieważ Braun według nich jest za bardzo prorosyjski, i może mieć konotacje z różnymi dziwnymi typami, którzy są powiązani bądź też byli powiązani bądź też mogą być powiązani z rosyjskim wywiadem. Wiecie, powiedzmy, że ja mam pewne podobne wrażenie i to z o wiele wcześniejszych lat w stosunku do tego, co mówi ABW. A ja nie jestem jakimś tam super tajnym szpiegiem, nie posiadam jakichś niedostępnych informacji. Nagrywam tylko o foliażach od około 3 lat. W tym samym jeszcze miesiącu Szymkowi przeszło moi drodzy i zaczął Petersona bronić. Elon w międzyczasie się wielce obraził na wszystkich, ponieważ w końcu wszyscy stydzi, kupujesz tego Twittera czy nie? Może jakby już kupisz, to skończysz odwalać szajs. Spoiler alert: nie skończył odwalać szajsu. A 11 listopada przywitało nas Marszem Niepodległości, I w tym Marszu Niepodległości, a właściwie do tego Marszu Niepodległości, starali się jakoś tam dokleić foliarze na czele z czerwonym hełmofonem. I z jednej strony, oczywiście, byli zdystansowani, ponieważ przedstawiciele tego marszu trzymali się na dystans, starali się ich zakrzyczeć i właściwie to zrobili. A z drugiej strony, no sorry moi drodzy, ale oni nie zostali wywaleni z tego marszu, a mało tego, zdjęcia z ich stop Ukrainizacji Polski od razu praktycznie pojawiły się w rosyjskich mediach. Jeśli to nie jest realizacja rosyjskiej propagandy, to nie wiem co. W listopadzie zaczęliśmy widzieć właściwie pierwsze pęknięcia Twittera Elonowskiego, który zaczął się walić i tutaj już zaczęliśmy to widzieć w całej okazałości, ponieważ Elon wywalił konkretną liczbę ludzi. Okazało się, że ci ludzie to nie byli tak jak przedstawiano to ci władcy, tylko całkiem wykwalifikowani ludzie, którzy potrafili i znali się na swojej robocie. Ale zostali z dnia na dzień wywaleni. Mało tego, żeby było śmieszniej, część z nich pracowała w Europie. A tak się składa, że w Europie są, moi drodzy, prawa pracownicze. I jest coś takiego jak okres wypowiedzenia. Tymczasem oni zostali zwolnieni na zasadzie bo tak, bez jakiegokolwiek podania powodu, bez jakiegokolwiek okresu wypowiedzenia, bez odprawy, bez niczego, rozumiecie. I w tym momencie, z tego co mi wiadomo, tak, ci goście pozwali w europejskich sądach Twittera. I wszystko wskazuje na to, moi drodzy, że wygrają. Grudzień otworzył nam sławuś, który poszedł sobie do Wielkiego Radia i właściwie nie powiedział niczego nowego ponad to, co dowiedzieliśmy się w hate parku. Oczywiście przedstawiono to jako, że Sławuś jest po raz kolejny niezrozumiany, szkalowany, niszony, miażdżony, bla 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 bla. Ale zaraz po tym dowiedzieliśmy się, że konfa tak nie za bardzo funkcjonuje. A Brown robi sobie co chce. Super, nie? Ale od razu mamy 9 grudnia. I to jest parę dni po, moi drodzy, słynnym Amachu w Niemczech. Ponieważ, o ile dobrze kojarzycie, taki. Allright, tak to można nazwać, dziwnie bardzo spowinnowacony z Alternative for Deutschland, czyli takim odpowiednikiem konfederacji w Niemczech, chciał sobie obalić rządy w Niemczech. Monarchia oparta na jakimś tam gościu, powrót do starych, dobrych wartości, które oczywiście w Niemczech to są stare, dobre wartości lata 1933-1945, wy już wiecie jakie, no to powiedzmy, że nie za dobre dla nas. To była ich propozycja i jak zapewne się domyślacie, obywatele Eszy, ponieważ tak się nazywali, zostali powstrzymani. Ale, co ciekawe, byli w bardzo bliskich stosunkach z... Tak, moi drodzy, Rosją i chcieli jak najszybciej się z nią skontaktować po odwaleniu INBY, której nie zdążyli odwalić. W tym samym miesiącu, 11 grudnia, pojawił się mój materiał wyjaśniający o co chodzi z obowiązkowymi ćwiczeniami wojskowymi. To była seria materiałów, która próbowała poruszyć tę kwestię, pokazać o co chodzi, pokazać, że no niestety, moi drodzy, ale Mamy przerąbane. A żeby było śmieszniej, to mamy przerąbane nie tylko dlatego, ponieważ mamy przerąbane, ale także dlatego, ponieważ większość ludzi robi albo hashtag nikogo, albo wręcz te ćwiczenia obowiązkowe popiera. I to oczywiście nie mówią o ludziach, którzy faktycznie będą popylać na tych ćwiczeniach wojskowych, będą tarzać się w błocie i słuchać darcia mordy, majora, czy tam jakiego innego kaprala, trepa, whatever. Tylko goście, którym właśnie takie ćwiczenia nie grożą, czyli między m.in. posłowie, samorządowcy, księża, wszyscy goście z kategorią E. Okazało się naraz, że z kategorią D ludzi biorą, więc ci ludzie, którzy właśnie się tak gardłowali, naraz zamknęli mordę i siedzą cicho. Oj, jaka szkoda. A temat sam ucichł, to znaczy miały być protesty, te protesty się pojawiły, nawet trochę ludzi na nich było, bo była około setka na jednym takim. No to, moi drodzy, to z jednej strony jest bardzo fajna, zbożna inicjatywa i ja trzymam za nich kciuki, ale z drugiej strony, jeśli chodzi o jakąkolwiek informację rozpuszczoną wśród ludzi, to to leżało. I to leżało bardzo, ponieważ od 10 mniej więcej, albo właściwie od początku grudnia, bo ta inba zaczynała się powoli na wykopie na początku grudnia, przez Twitter, przez wszystkie różne inne możliwe akcje, do 20 grudnia zmotywowano tylko tyle osób. No, sorry moi drodzy, ale yy, no, jakoś tego nie widziałem. To znaczy. Były problemy, ja to popieram całym sercem, nie mówcie mi, że nie, tylko ja widziałem jak to jest prowadzone, jak to jest propagowane i w porównaniu do tego, że był na przykład taki strajk kobiet, gdzie laski potrafiły się zgadać w trybie natychmiastowym, nie było wprawdzie jakiegoś tam lidera na początku, dopiero potem yy, parę kobiet stwierdziło, że one teraz tym wszystkim przewodzą, gdzie większość kobiet powiedziała, co? Ale w każdym razie te laski potrafiły się w trybie natychmiastowym zgadać, pojawić yy, i zrobić rzeczywiście porządne blokady. Tutaj w porównaniu z tym, sorry, to był śmiech na sali. Ja też rozumiem, że to jest głównie spowodowane tym, że goście, którzy mieli protestować, których ta sprawa dotyczy, to są ludzie, którzy, no, sorry, ale są zajęci od poniedziałku do piątku 8 godzin dziennie, ponieważ pracują, ponieważ starają się utrzymać nie tylko ten kraj, ale też swoją własną rodzinę, swój własny tyłek chcą zarobić na siebie, na swoje życie i przez weekend starają się odpocząć, ale także ludzie którzy no nie za bardzo mają dostęp do takich informacji ponieważ w większości przypadków są na głodówce informacyjnej i to była taka ostatnia większa inba w tym roku chociaż tutaj moi drodzy trzeba przyznać, że po świętach konfederaci wymyślili nową a właściwie nie tylko konfederaci co kuce a dopiero potem konfederacja jakoś to podjęła Czyli wymyśli inbę, że jest epidemia grypy, ponieważ uwaga, uwaga, były szczepienia, na wy już wiecie, jakiego rusa. I jako że była, Wy już wiecie, jaka emia, i były te szczepienia, na wy już wiecie, jakiego rusa, to z tego powodu spadła odporność, i jak spadła odporność, to przez co spadła, jak myśli? Należy no oczywiście, że przez szczepionki, czego wy nie rozumiecie. A ludzie chorują na grypę, ponieważ uwaga, uwaga, szczepionka, na wy już wiecie, jakiego rusa nie działa. Bo według nich dalej z jednej strony mamy właśnie taki dysonans poznawczy, że wy już wiecie, jaki rus to jest rozbudowana grypa, a z drugiej z kolei mamy narrację, że jest 10 gorylionów bombilionów zgonów nadprogramowych. I teraz grypa też zbiera żniwo 10 gorylionów, bombilionów, zimbalionów ludzi. Trupy leżą na ulicach. Nie wiem, nie widzieliście, no, no ja musiałem przekopywać się, przecież zanim dotarłem tutaj do domu, musiałem pływać kraulem w trupach. Wy nie? I to jest właściwie inba, którą zakończyliśmy ten rok, moi drodzy. Mam nadzieję, że kolejny będzie o wiele lepszy. Jeśli ktoś jakimś cudem dotarł do tego momentu, to pragnę mu życzyć, zanim moja wspaniała kobieta urwie mi łeb za to, że siedzę i dla was nagrywam. Wszystkiego co najlepsze, wspaniałego nowego roku, żeby był o wiele lepszy. Nie w sensie ciekawszy, w sensie, żeby było jeszcze więcej dziwnych jazd, ale żeby był dla Was jak najlepszy, żebyście spełniły wszystkie Wasze możliwe marzenia, żeby też ten kanał się dalej rozwijał dzięki Wam. No i co tu dużo mówić: dziękuję Wam, że ze mną jesteście, że oglądacie, że lajkujecie, że wspieracie ten kanał, że wspieracie także go podsyłając różne tematy tworząc dialog, bo w sumie mam wrażenie, że musimy wrócić do tego dialogu pomiędzy twórcą a widzami. No i cóż, do zobaczenia jutro. Jutro myślę, że nagram dla Was Sure of the Year i to by było na tyle. Dziękuję, życzę Wam szampańskiej zabawy sylwestrowej albo wspaniałego grania w grę. Widzimy się za rok i hej hej.